Witajcie kochani na kolejnym odcinku z Origami. Przypominam o naszym konkursie Origami. Pracę możecie składać do ostatniego dnia maja, a ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić motylka i jak zrobić małego ptaszka. Zaczniemy od motylka, weźmiemy taką bardziej kolorową karteczkę i składamy. Mamy oczywiście kwadrat, składamy bok do boku na pół. Staramy się robić to równo. Rozkładamy, kładziemy tą linię zgięcia do siebie. Tak na prościutko, żeby jak strzała szła do nas i składamy znowu na pół. I mamy dwie linie zgięcia. Teraz musimy złożyć wierzchołek do wierzchołka, to będzie też na pół, ale powstanie nam bryła, powstanie nam trójkąt. Otwieramy, przekręcamy, by linia złożenia znowu szła do nas prościutko i składamy jeszcze raz na pół. Pamiętajcie, by starannie zaginać te wszystkie złożenia, będzie wtedy Wam dużo łatwiej pracować. Teraz tą naszą kartkę otwieramy i składamy ją na pół. Wszystkie te linie złożenia pomogą nam schować w ten sposób. I zamykamy dwa trójkąty do siebie i tu robimy to samo. Mamy dwa różne motylki. Ten motylek ma zaokrąglone końcówki. Natomiast ten motylek ma takie szpiczaste. Bardziej to jest nocny motyl, moim zdaniem. Taka ćma, a tu motylek. I teraz, żeby uzyskać ćmę, nie musimy nic więcej robić z tym trójkątem, oprócz złożenia. Ale żeby uzyskać takiego motylka z zaokrąglonymi końcówkami, składamy cały ten nasz trójkąt na pół i tutaj, gdzie są cztery rożki, obcinamy nożyczkami na pół okrągło i już mamy te boczki w ten sposób zaokrąglone. Teraz do linii środkowej zgięcia układamy jedną warstwę. Jedna zostaje na dole i przyciskamy linię mocno i z drugiej strony robimy podobnie. I też dociskamy. Teraz obracamy sobie w ten sposób naszą pracę bardziej, może jednak, żeby ten ogonek był tutaj na dole i zaginamy tak, by wyszło poza ten brzeg. Zaginamy w ten sposób, czyli taki trójkącik nam tutaj się zagnie i składamy to na pół. Mocno dociskamy i już powstał nam motylek. Bardzo łatwy, szybko można go zrobić. Czasami jest tak, że jeśli papier jest troszeczkę grubszy, tu będzie nam się otwierało, więc nie trzeba się, żeby to nam nie sprawiało kłopotu, rozmarujemy leciutko magikiem. Magik nam to szybciutko złapie i motylek będzie stabilny. Jak nam z magika troszeczkę kleju wyjdzie, nie przejmujcie się tym, bo magik jest przezroczysty po wyschnięciu, więc na pewno nie będzie przeszkadzał. Motylka już mamy, to teraz przejdziemy do zrobienia ptaszka. Motylki odłożę.
to wyciągnę sobie ptaszki, żeby sobie siedziały, towarzyszyły mi trochę. I znowu potrzebujemy oczywiście kwadrat i składamy go na pół, ale wierzchołek do wierzchołka, tak? Na trójkącie. Składamy go na pół, rozkładamy to nasze złożenie i teraz do środkowej linii składamy taką bazę lody jakby, czyli do linii środkowej taki oto trójkąt składamy i z drugiej strony podobnie. Staramy się robić to w miarę dokładnie, żeby nam się wszystko fajnie udało. Jak już mamy taką formę, odwracamy do tyłu i składamy ten trójkąt do tych wierzchołków. Musimy się postarać, żeby to wyszło nam równo. Ta linia zgięcia musi się pokrywać z linią zgięcia tutaj przez całą długość tej formy. Ja sobie będę troszeczkę podglądała do książki, bo nie wszystko znam na pamięć. Tak, mamy już zrobione i z powrotem wracamy na tą stronę, gdzie ten trójkąt jest na dole, na stole leży. I składamy kolejne trójkąciki do linii środkowej. Tu jest linia środkowa, wierzchołeczek dociągamy ładnie, dociskamy paluszkami i z drugiej strony robimy to samo. I powstaje nam taki element. Widzicie, tu jest złożony. W ten sposób nam to powstaje. Teraz rozchylamy całą tą część. W ten sposób. Widzicie, tutaj po tych liniach złożenia wszystko musi się nam zamknąć po tych liniach złożenia. I wystająca część poszło coś nierówno. Muszę sprawdzić, co mi poszło nierówno. Tu musi być wierzchołeczek, prawda? Nie może wyjść prosta linia, tylko musi wierzchołek być. Jak coś się inaczej złoży, to po prostu trzeba to poprawić. Drugą część rozchylamy i robimy podobnie. Tu sobie przytrzymuję, gdzie jest środek złożenia. Właściwie to nie tak łatwo wychodzi, jakby się wydawało. O, teraz już będzie dobrze. I mamy taki jakby samolocik. Nie wiem, jak to nazwać. Teraz składamy to na pół. Widzicie tutaj tą częścią do góry. Na pół. Wszystko prostujemy. W ten sposób to będzie wyglądało. Odwracam sobie ogonek do prawej ręki i zaginam sobie w ten sposób, tak? Tu mamy ogonek, tu mamy te części, dwie, i zaginamy w ten oto sposób. To będą łapki naszego ptaszka. Teraz ten czubeczek zginamy w ten sposób, aby nam tutaj troszeczkę wyszło. Będzie dziobek naszego ptaszka. Jak mamy w ten sposób złożone, już tu jest dogięte, to musimy tu rozchylić i wcisnąć to do środka. Zostawiając oczywiście dziobek wyciągnięty. Mamy łapki, mamy dziobek. Teraz nożyczkami przecinamy tutaj wzdłuż na pół do samych tych łapek.
przecięcie musi być na tyle długie, żeby doszło tutaj do tych łapeczek. I jeszcze się nie docięło, to jeszcze poprawię troszkę. O. I dolne dwa skrzydełka, tu są takie dolne, prawda? Bo sprawdzę, czy dolne. Tak, dolne. Zaginamy do góry jedno z jednej strony, obracamy i drugie zaginamy z drugiej strony. I w ten sposób powstał nam ptaszek. To na dzisiaj tyle. Myślę, że zabawa z motylkami i małymi ptaszkami będzie dla Was fascynująca. Pamiętajcie, że nasz konkurs nosi nazwę Przy domowym ogrodzie, więc jak najbardziej ptaszki, motylki, kwiatuszki, żuczki możecie robić i do nas przysyłać. Do zobaczenia za jakiś czas.